Witajcie kochani, dzisiaj będę przygotowywać sałatkę kebabową, sałatkę z kurczakiem, jak zwał tak zwał. I tak, no oczywiście podstawą jest kapusta pekińska, schab bez kości, przyprawa do kurczaka, podstawa przyprawa kebabowa. Tu wzięłam jeszcze miks sałat. Papryka, dwie cebule, czerwone, bo zdrowsze, majonez i jeszcze był koperek, nie wiem czy akurat dodam, ale na pewno do ziemniaczków jak znalazł. I co, i zaczynamy. Pokroiłam papryczkę, pokroiłam mięsko i pokroiłam cebulę i jedną, bo stwierdziłam, że jedna i tak jest, widzicie, dość sporo tej jednej pokrojonej, więc dwie to by było za dużo, a mocna bardzo. Łzy do teraz mi lecą. Teraz będę obtaczać mięsko w panierce i zaraz się z Wami widzę. Obtoczyłam mięsko w panierce, połowę tej paczuszki zużyłam, jeżeli zobaczycie. Nie chciałabym wyrzucić. No nie, ciemno tam jest. No ale okej, spoko, musicie mi uwierzyć na słowo, że połowę zużyłam. Posoliłam jeszcze zwykłą solą, bo posmakowałam tej panierki, no to ona nie jest taka zbyt ostra i zbyt słona, więc troszeczkę jeszcze posoliłam. I co? I zaraz będziemy smażyć. Dla tych z Was, którym się podoba moja metoda duszenia mięsa, gotowania, smażenia, jak ktokolwiek, jak kto to nazywa, więc tak. Na dziewiątkę, na ciepło te 9, oczywiście troszkę pieprzu, troszkę więcej pieprzu niż soli, bo oczywiście pewnie zasłoniłam ręką, ale za to soli trochę, naprawdę tylko tyle do smaku, bo mięso i tak już posoliłam. Jeszcze mogę trochę pieprzu, coś słabo widzicie, nie? Ostrość słabsza dzisiaj? Nie. Przepraszam, ale musiałam ustawić troszkę więcej. Moja magiczna łyżka drewniana. Sól już nie będzie potrzebna. Pieprz też nie. Także na chwilkę się z Wami żegnam, no bo musimy poczekać, aż zacznie bulgotać. Słuchajcie, podsmażę troszkę cebulę, bo stwierdziłam, że będzie smaczniejsza. W przepisie nie było napisane nic, tylko żeby pokroić i dołożyć, ale myślę, że jak będzie taka lekko uproszona, to będzie smaczniejsza, sałatka będzie smaczniejsza. Także chwilkę ją uprużę. Szkoda, że nie możecie powąchać, jaki aromat wyśmienicie daje biała, czy tam jak kto woli żółta, zwykła cebula, nie ma takiego aromatu. Czerwona to tak, naprawdę ekstra super. Nie wiem też, czy mnie słyszycie, bo tak się głośno tutaj pyrkoli. Słuchajcie, minęło 5 minut, ja nie zmniejszałam gazu do pływu ciepła. Cały czas jest na dziewiątce i z tą wielką mocą. Co chwilkę mieszałam. Myślę, że ona już jest dobra. Więc po prostu ją przełożę. Słuchajcie, ja wkładałam tą cebulę na patelnię, to przelałam do miseczki tą wodę z pieprzem i solą do mięska, ponieważ ja mam teflonową patelnię, ale Wam dam teraz czarności, teflonową patelnię, więc nie musiałam dodawać tłuszczu do cebulki, ona się tylko tak ładnie uprażyła. Teraz wlewam tą wodę, ale będzie aromat. Widzicie, co się stało? Już jestem. Magiczna łopatka i mięsko. Trochę przeszło w międzyczasie, zanim cebulka się uprażyła tą przyprawą i tą solą, więc myślę, że jeszcze lepiej będzie się teraz prażyć. Ok, zostawiamy na jakiś czas, tak jak każde mięsko miało mięsko. Słuchajcie, no musi się uprażyć. Także ja za chwilkę się z Wami widzę. Słuchajcie, my tutaj mamy tak, tą cebulkę, którą uprażyłam, wsypuję do wielkiej michy. Ok, teraz słuchajcie, dosypujemy papryki. Papryczkę przymieszam, żeby się już smaki połączyły. Dodaję ogórek kiszony. Też mieszam. Teraz będę
dodawała po trochu tego miksu sałatkowego. O. Okej. Też przemieszam, żeby się włączyło. Dzisiaj się będę posiłkować majonezem. Także a propos majonezu, najzwyklejszy. Nie wiem ile, więc na razie wleję. Ile to może być? 1/3? No, może jest 1/3. Zdecydowanie 1/3 wielkiego majonezu wystarczy. Jeszcze przyjdzie sałata pekińska. Zaraz trochę z nią zrobię porządek. Obrobiłam 5 listków. 5, nawet 6 bym powiedziała, bo tu jeszcze jeden leży. Oczywiście bez głąbów. Jak ktoś lubi, no bardzo proszę, ja nie za bardzo. Więc, aha, i słuchajcie, bo chciałam wam powiedzieć, pewnie dziwicie się, czemu mieszam. Bo to nie będzie typowa sałatka kebabowa, tam trzeba warstwami. To jest wtedy pyszne, bo się każdy chce dokopać do mięsa. Ja postanowiłam zrobić taką domową sałatkę. Bardziej będzie sałatka z kurczakiem, tylko przyprawa kebabowa. Dlatego wymieszałam. Jeszcze dorzucę trochę, teraz będą te najładniejsze listki. Więc dorzucę jeszcze z 6 listków do tej przygotowanej już sałatki. Majonezu już nie. I zaraz wrzucimy mięsko. Słuchajcie, mięsko wygląda tak. I co? I przesypujemy. Nie wiem, czy powinno trochę ustygnąć, czy nie. Wrzucimy całość, się trochę rozpuści majonez, tak mi się wydaje. I tej panierki, która się tutaj... Woda, jak widzicie, wyparowała. Nie ma nawet kropelki wody. Więc to. Teraz wymieszamy. Pomiętosimy całość. Oczywiście na pewno wyrzucę, no bo normalne, przymała miska na taką porcję. I co? Wstawiam do lodówki. Nie wiem na ile, na jakąś godzinkę. Aż moje gagatki wrócą z pracy i ze szkoły. I tak. Smacznego wam życzę. Potem pokażę wam jeszcze, jak wygląda na talerzykach.